Ja mianowicie mamy poniedziałek, rano, mogłam przygotować śniadanko dla swojej kochanej rodzinki. Wszyscy tutaj ładnie wstają, Nataszka uczy z rana Patryka w swojej bieliźni. Od razu wiadomo, co robiła z oglądiem. Ty masz strasznie kiepską zabawę, kochana. Stój! Popatrz, co tu ze trzy razy, póki tata gotuje śniadanko. Dobrze, Oskar nie umrze przez chwilę, wierzcie mi. Oskarku, czemu ty poszedłeś malować w sumie? Chciałam cię przebrać. Ale w sumie ty masz siły, Nathan. Chodź jeść. Nathan już tutaj wygłodniały czeka. Dobrze, najwyżej... Tak, czy wolno w ogóle może dostać awans? Jako, że jest kierownikiem, czy to jest w ogóle możliwe? Czy ty się bawisz, czy ty tutaj krzyczysz, bo tak chyba... bo tak nie bardzo wiem. O, mały nasz tutaj uczy się ładnie. Zaraz mu się ładnie wpije. Tylko troszkę jeszcze możesz pouczyć. I sobie szamacie pięknie śniadanko. Super. Ja myślę, zastanawiam się nad czym, czy Wolfgangowi nie zmienić pracy. Wiem, że fajnie, że on tak u Batki pracował i Batka może mieć teraz będzie problem, jak straci kierownika. Ale ja chciałabym, żeby on mógł sobie spełniać aspirację życiową. On wcześniej miał inną, bo mi teraz troszkę próbowałam zmienić, ale no, szóstka dzieci bierze ślub. To chyba ostatnią szóstkę dzieci po prostu wydamy za mąż u nas. Myślę, że Nataszkę też bym zmieniła, żeby ona miała właśnie to samo pewnie. Czy ciebie coś boli? Pieniądze pierwszych randek? To w ogóle nie jest rodzinna aspiracja. Czy ty znowu go karmisz? Nie wierzę. Czy dziecko będzie grube? Czy ty umiesz już chodzić? Tak mi się wydaje. No to wygląda. Ciebie też na chwilę jeszcze trzeba wrócić do końca. I to się świetnie składa, ponieważ ty sobie weźmiesz prysznic. Jak widzicie, zrobiłam już jesień. Zmieniłam Wolfgangowi Nataszce stroje. Jeszcze dzieci muszę pozmieniać, ale to poczekam aż podrastają. Zadzwonimy sobie do dwa trójki naszych dzieci. Bo takie mamy pragnienie dzisiaj. Dawno z nimi nie rozmawialiśmy. Kto to jest? To jest Horacy, Iga i Kamila. Dobra. Leon zostaje prymusem. Ale Leona już nie mamy tutaj, więc... Papa. A ja tu jeszcze spróbuję Nataszce uzyskać ten cel, co ma Wolfgang. O! Twój syn pragnie świętować tutaj jubileusz wspólnego życia ze współmałżonkiem. Gdy to pragnienie się spełni, otrzyma platynową aspirację do końca życia. Dmajby para simów utrzymała wysoki poziom... Dobra. Podejmuję to wyzwanie. Jak dobrze pamiętam, to chyba nawet u mnie ta... Balbina ma taką aspirację. Wiesz, u niej to norma. Ona to jest taka rodzina Simka. Będziesz mieć prysznic świetnie i zabawy ci brakuje też. Dzieci śpią, to masz chwilę wytchnienia, możesz podzwonić do tych studenciaków. Będziesz szczęśliwszy. A my z Wolfgangiem... zapomniałam, że my dziecko mamy dzisiaj. No tak, przecież ostatnio sprzedawałam telewizor, żeby móc adoptować dziecko. I znowu syn. Serio? Serio? Mamy chyba tylko trzy córki nasz... Raz, dwa... Nie, no dobra, cztery mamy córki. No to w takim razie to będzie... Stanisław. Stanisław. Tak. No trudno. Skończyły się dobre czasy. Stachu. Dobra, w takim razie nie dzwoń na razie. Co ta lokada się tak plączy koło naszego domu wiecznie? Nie mamy żadnych rachunków, nic. Dobra. Nathan zostaje prymusem, no nie wiem. No, nie jestem wykluczona, ale obiecywać ci nie będę. Idziesz po dzidzie? To pić. Już ci się wszystko pozmieniało, Laura i ja zaprzyjaźniamy się. Znaleźć pracę? Natasza, co z tobą? Ty jeszcze masz czas do pracy? Możesz go
A idziesz go karmić, oczywiście. Pierwsze co, to żarcie, bo przecież wszyscy poumierają z głodu. Oczywiście. Kto jest? To jest Laura. Co to za Laura? W ogóle niestety Nadaszka to nie ma żadnych przyjaciół, nie wiem o tym. Skąd ty ją w ogóle znasz? Nie mam pojęcia. Ale i tak zadzwonisz do dzieci. Obejmij go. Niech mu się tam odbije. I zajedź go wrzuć do końca. Dzisiaj Patryk ma urodziny, jak dobrze pamiętał. Zgadza się. Ale on ma złotą aspirację, więc będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Włóż go tam. Zachowaj resztki. To nie do ciebie dzwonią, bo nie możesz odebrać. O, Stasiu. Stasiu dzisiaj w różowym pokoiku. Nasze dzieciaczki. Kochane, o, widzę, że Patryś stał. Co ty byś chciał? Chciałbyś Natasza rozmawia ze mną? Natasza łaskocze. I wiesz co? Natasza do ciebie kąpie. Wykąp Patrysia. Dajcie mi spokój. Co to znaczy monitor połączenia? Ciekawe. O nie, Radek się skupczył. No i widzicie, i tak właśnie sobie zadzwonię do dzieci. O, na ten dos. Ale żeś go wykąpała? No. Zaraz mama do ciebie przyjdzie, kurczę. Nie możesz tu nic porobić za bardzo na dole. Nie wiem, co mi tutaj. Ona tam wrócił i Mariola. Idzie. Już do końca, Radek. Och, i tak właśnie zadzwoniliśmy. Wykąp tego Patrysia. Co on chciał? Rozmawiać, łaskotać i bawić się. Więc proszę bardzo, baw się łaskotki i mów. A potem zrobimy urodzinki. Bitwa na poduszki. Wy to się chyba lubicie, co? Może sprawdzić wasze relacje. Oni są przyjaciółmi. Ja cię kręcę. Chyba moja jedyna tak zaprzyjaźniona rodzina. Już myślałam, że nie mam coś. Tak, nie zmieniamy tylko robię jeszcze. Ale fajnie, bardzo się cieszę, że. Boże, chociaż oni mają takie relacje. Łapie się w łapki jeszcze. No i niestety, ale lekcje dawać. A czemu ty nie odkładasz? Wiesz co, ja chyba wiem czemu, bo to nie jest twoje biurko, tylko to jest biurko Leona. No. Więc sobie je przejmij. I odrób lekcję. On jest wykąpany? Tak. Prawinia również ma spełnione, także o. Happy birthday. Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Zobaczymy, co nam wyrośnie z Patrysia. Mam nadzieję, że będzie ładny. Oskar dostaje coraz wyższy, bo już się przestraszyłam, że niższy. Jak tam Oskarek? Dobrze. Moje mądre dzieci. Nie przyjdziecie już na urodziny. Nie czekaj, Natasza. To był taki sobie tydzień. No, ja wszystkim nie dowodzę. No i co, dorastasz? Dajesz! Boże, musiałeś w tą piżamę ohydną. Czy ty jesteś gruby, czy mi się tylko wydaje, że jesteś gruby? Zostaw, nie jesteś taki głodny, pokaż się. O, ujdzie w praniu, ale idź się przebierz od razu. Bo nie będziesz już mi latał w tym. Piżamy też sobie zmień i... Zmień ubranie wierzchnie, zobaczymy co tam mamy.
trzeba zmienić pieluchy. Tak, pozytywnie się ubierz. Stanisławowi. No i tak właśnie zadzwoniliśmy, nie? Po prostu nie mam słów. Żadnego żarcia, proszę go przewinąć. Nie będę miała grubych dzieci przez ciebie, Natasza. Patrzę, jak czy ciebie coś boli. Okej. Ja nie wnikam. Podłóż, Staszka. I weź ogarnij sobie komfort i zabawę, kobieto. Albo nie, zadzwonisz do dzieci. Teraz, w tym momencie to zrobisz. Może być najpierw do Adriana. Mariolka, ty już masz dość, czy co? Nie rozumiem. Pomóż Oskarowi, powiadasz? A czemu Oskar położył... To jest Oskar? Czemu położyłeś Oskar lekcję na biurku siostry? No, chyba wy nie macie w ogóle poprzejmowanych tych biurek, nie? Weź se tu popatrz trochę tu se popatrz. Potem... Teraz zadzwonimy do Bereniki. Potem odrób lekcję. Ty od razu, mój drogi, też mógłbyś... To jest Kamili biurko, przyjąć sobie. A wiecie, zapominam o tym i oni potem nie odkładają tych lekcji. O, Wolfgang, mało kasy przyniosłeś. Trzeba zmienić tę pracę. Co taka smutna jesteś, co ty chciałaś tu robić? Odrobiłaś lekcję, ty sobie skorzystaj ładnie i popatrz sobie na papuszki. A, kto tu karmi dzieciaka? Halo? Kto ci pozwolił? Radek, dobra. Skandal po prostu. Skandal! Połóż go potem tu. Niech sobie posiedli. A ty sobie możesz skorzystać. A wykąp się, co wam. Tutaj wrócił Wolwie i... O, tak wygląda. Dałam mu taki sweterek na jesień. No w sumie zmieniłam mu ten fryz. Zdjęłam ten zarost i kurde. Ja nie wiem, jaki z niego się zrobił przystojniak. Tak, kochany, idziesz prysznic i ty tutaj dzwonisz do Leona, Igi i Horacego. Ty co z tą Beroniką tak długo gadasz? Innych dzieci nie masz? Cyprian. Ida, Horacy i Leon. Dobra. A ty z tym komfortem? Ja nie wiem, co się tobie dzieje, kobieto, naprawdę. Popatrz, jak ładnie ci zabawa podniosła. Zaprosić kogoś, kupić grę. O, twój Boże. Już myślałam, że znowu mi go rusza. To teraz zadzwonimy dalej. Ostatni telefon, bo... Oj, tu dziecko jest samo. Niedobrze. No to zadzwonię jeszcze do Daniela. I weź małego stąd. O, widzę, że Mariola idzie po brata. Dobra. Już go nie wiesz, tylko Mariolka, proszę cię, nie karm go. Ty chciałeś zadzwonić Wolwi do... Igi na pewno, i Leona oraz Horacego. No, wiedziałam. Możesz go opiąć? On przed chwilą jadł. Zobaczcie, jak Natasza ma zabawę w ogóle, nie? Paweł Gant musi się nią zająć. I
Iga się zaliczyła, jeszcze Horacy i Leon. Co ty robisz? Serio będziesz czytał? Okej. Okej. Nie mam pytań. Ty się tutaj bawisz. Horacy i Leon nam został. Jest Horacy. Ty się tutaj bawisz. No świetnie, mój drogi, ale weź sobie trochę zjedz coś. On czyta bratu, nie, stop. Nie dasz. Moje dzieci po prostu się kochają. Zobaczcie. One się kochają. Doczekałam się po takim czasie miłości i zgody w moim domu. Jestem z was dumna. Jestem wzruszona wręcz. Aż żal im przerywać. Chodź tu. Twoja żona potrzebuje rozrywki, mój drogi. Zapewnij jej. Ją. Obejmij. Pocałuj. Bardzo pocałuj z nim. Barabara. Jakie oni są słodki. Dobra, nie podglądamy tutaj, bo to nieładnie. Jeszcze czytacie, o jacie. I patrzcie, postawiła na swoim i nakarmiła to dziecko. No co za mech. Potem będą tylko srol i nic więcej. To był Stasiek. Fajerwerki, kurczę, tam lecą. Idź już spać i mnie nerwi. Wy kochani też byście mogli już, co? Poszli spać, dobra. Wszyscy ogarnięci. Także tak, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Na dzisiaj to było z mojej strony tyle. Coraz bliżej końca. Już nie mogę się doczekać. Także no. Dziękuję wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.